Dobra. Dzień dobry, Robert Pilch, trener Olimpiku Gdańsk, rocznik 2002-2003. Witam, trenerze. Dzień dobry. Jesteśmy tuż po zakończeniu meczu ligowego z Rozstajami Gdańsk. 3-2 zwycięstwo. Jakby trener tutaj w paru zdaniach nam streścił to, co się działo na boisku na Meissnera. No, tak, inauguracja, myślę, udana. 3 punkty zainkasowane. Z gry możemy być zadowoleni, zwłaszcza po pierwszej połowie. W drugiej połowie troszeczkę nam się gra wymknęła spod kontroli, ale to wynikało ze zmęczenia. Trochę chłopaki wybiegali w pierwszej połowie. Ustawienie taktyczne, stąd może troszkę tej pary zabrakło. Jeszcze, tak jak mówiłem już w poprzednim wywiadzie, te przygotowania, temat przygotowawczy nam się troszeczkę skrócił. Nie jesteśmy jeszcze jakby w kompletnie przygotowani, nie nabraliśmy jeszcze tej świeżości, więc stąd może te problemy. Niemniej jednak dużo pozytywów dzisiaj było w grze i w ustawieniu, i w rozegraniu piłki, i stałe fragmenty gry, zwłaszcza rzuty rożne, funkcjonowały należycie. Brakło może troszeczkę wykończenia. Wynik może nie aż tak satysfakcjonujący, ale każde 3 punkty się liczą. Nie będziemy tutaj kruszyć kopii nad zwycięstwem. Cała szesnastka zagrała, tak? Wszyscy dzisiaj? Tak, tak. Myślę, że to była szesnastka zawodników, która solidnie i bardzo rzeczowo podeszła do przygotowań, i obóz przygotowawczy, ten stacjonarny na Politechnice, wysoka frekwencja, także myślę, że nagroda tutaj właśnie jak najbardziej zasłużona. No i chciałem też, żeby nie było to sam udział jakby w szerokiej kadrze, ale też jakieś minuty spędzone na boisku, żeby te doświadczenie jednak zbierać. Na zawodnika meczu trener wybrał Kamila Kawdzińskiego. Takie krótkie argumenty? No, myślę, że taka tytaniczna praca w środku pola, często są to zawodnicy niedoceniani, ale dużo odbiorów, dużo mądrze rozprowadzonych piłek, mimo że może taka ciekawsza gra była na skrzydłach po stronie Michała Fiedorowicza i Łukasza Półtoraka, ale tym razem zdecydowaliśmy się tutaj na wyróżnienie właśnie tego zawodnika, który wykonał ciężką pracę w środku pola, bo było troszkę pracy dzisiaj. Trochę kibiców, trochę rodziców. Zachęcamy. Następne zawody kiedy? Tak, następne zawody gramy w środę o godzinie 19:00 już jako gospodarz na naszym w tym sezonie boisku na Politechnice Gdańskiej. Tak, dziękujemy tutaj za przybycie rodziców, kibiców, sympatyków naszych, bo byli przedstawiciele ze szkoły ZKPG 33, w którym mamy swoją klasę gimnazjalną, także bardzo się cieszymy, że ta nasza tutaj publiczność się rozrasta. Dokładnie. To co, trenerze, porozmawiamy po meczu z Bałtykiem w środę wieczorem. Tak jest, dziękuję bardzo. Do widzenia. Pozdrawiamy.